Cześć widzowie, jak tam się macie? Mam nadzieję, że wspaniale. My dzisiaj, no pogoda może nie jest super, ale dzisiaj czeka nas trip do Madrytu. Taka dosyć spontaniczna akcja, ponieważ dzisiaj jest 12 kwietnia. A co się dzieje tego dnia? Real Madryt gra z Chelsea. Przypadek? Może? Nie sądzę. Dzięki uprzejmości Ergol.com Adidasa jedziemy sobie na mecz Realu z Chelsea i idziemy właśnie na BlaBlaCar, ponieważ pociągi są bardzo drogie, bardzo. 80 euro za osobę do Madrytu pociągiem, więc jedziemy sobie BlaBlaCarem. No i pokażę wam całą drogę, spędzimy też tam cały dzień, więc mam nadzieję, że troszeczkę chociaż Madrytu uda się liznąć i zobaczymy, jakie meczycho będzie, nie? Zapraszam. Monsterek kupiony i można ruszać w podróż. Popłynie deszczowo, miejmy nadzieję, że mecz na zbliżu płynności potoczy się lepiej, ale zapraszam was. Dobra, my już Madryt, nawet byliśmy na szybko zjeść, ale nic nie nagrałem, bo byliśmy tak głodni, że w sekundę dosłownie zjedliśmy, więc Pelka Damian będzie zawiedziony. Ale idziemy powoli na stadion, zobaczyć co tam się dzieje. Przed chwilą ulewa w ogóle bardzo pochmurnie. Miejmy nadzieję, że to nie jakaś prognoza na dzisiaj. No a ja oczywiście, standardowo, od urodzenia kibic Realu Madryt dzisiaj. Bo lubię, jak taka, wiecie, lokalna społeczność ma powody do radości. Da się to wtedy odczuć w mieście. Całe miasto się cieszy, wszyscy imprezują, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj tak będzie. I ja obstawiam takie 2-0 dla Realu, myślę. Benzema w formie. Real ostatnio całkiem spoko sobie radzi. Systematycznie jakichś kokosów nie ma, ale bardzo, bardzo skrupulatnie grają i myślę, że dzisiaj tak to będzie wyglądało. No i standardowo, boję się, czy mnie wpuszczą z aparatem, nie mam pojęcia, bo różnie to bywa, zależy na kogo się trafi. Jakby mnie nie wpuścili, to po prostu potem wam opowiem, co się działo, jak się czułem, jak to wyglądało od środka, bo pierwszy raz mam okazję być na tak wielkim stadionie, tak wielkiej, potężnej drużyny, więc trzymajcie kciuki, żeby było dobre widowisko po prostu. No, robi wrażenie. Potężny stadion. Super, że zobaczymy Ronaldo na żywo. Chciałbym tylko powiedzieć, że jest jeszcze 2 godziny do meczu, a tu już jest zadymka niesamowita. Się nie pierdzielą raczej i to jest Liga Mistrzów, więc wydaje mi się, że mnie nie puszczą, będzie ciężko raczej. A co do stadionu, to niestety stadion z zewnątrz nie robi takiego wrażenia teraz, no bo te remonty są, nie? Więc szkoda, że nie trafiliśmy na czas, kiedy te remonty się skończyły, ale no mam nadzieję, że z środka będzie robił show. Fajnie jest, jest dobrze. Nie,
Oj! Marta! Ja byłem na Walencji trochę inaczej, bo ładnie zmykamy z cyklu, bo za bardziej się rozpoczynają niż... w takim lokalnym ligowym meczu. Oj, dobra, pierwsza połowa za nami. Nie nagrywałem tutaj za bardzo, bo pani mnie poprosiła, żebym tego nie robił. Plus siedzimy w doborowym towarzystwie, więc tylko wam powiem, że i tak za dużo się nie działo. Jedna akcja Chelsea tak naprawdę zakończona bramką, może dwie jakieś groźne jeszcze, ale bardzo stykowa ta pierwsza połowa i za dużo się nie działo takich groźnych akcji, ale w sumie dobrze, że Chelsea strzeliła, bo to jeszcze otworzy trochę wynik i może w drugiej połowie obie drużyny no będą musiały postawić po prostu na jedną kartę i może coś jeszcze nas czeka. Ale to co tu się dzieje, po prostu jestem zestresowany tym wszystkim, że dlatego też nie wiem jak tu co nagrać i tak dalej, żeby wiecie, Liga Mistrzów, prawa autorskie, to wszystko. Ale liczę na po prostu dużo aktywniejszą, bardziej ofensywną drugą połowę. Idziemy zjeść jakiś deserek, co by content jedzeniowy też był. I lecimy. Ale murawa i tak potężny stadion, no robi to wrażenie, robi. No nie może takie coś nie robić wrażenia, po prostu widać potęgę. No pierwsza połowa była średnia, a druga od razu bramka, Chelsea 2-2, 3-3 w dwóch meczu i tu się będzie działo, chyba szybko nie wrócimy do domu. Real przed chwilą z wolnego prawie bramkę strzelił, więc nagle tempo jechanko. Dobra, i na to czekaliśmy, obie drużyny musiały się w końcu otworzyć i w końcu jest wymiana ciosów, w końcu się coś dzieje, chociaż Chelsea ma takie lepsze te sytuacje. Zobaczymy. Nie no, to jak Chelsea się gra, to zdecydowanie zasługują na ten. Ostatnio grali nieźle, przegrali, ale dzisiaj są praktycznie bezbłędni, co chwilę tworzą sytuację. Jest 3-0 i to teraz Real będzie musiał walczyć o to, żeby coś z tego było, a to nie wygląda na razie. Dobra, najpierw Varane anuluje bramkę, teraz Benzema w poprzeczkę, co nie wiem, druga połowa to jest w ogóle inny mecz zupełnie. Kibice też się ożywili, wszyscy teraz show. No jak lecą cios za ciosem, tutaj poprzeczka Benzemy, tutaj VAR, tutaj coś i znowu Chelsea na 0-3 i na razie to oni awansują dalej. Na ten moment Werner co Kopf za te wszystkie porażki nagle w Messiego się zamienił i brameczkę pakuje. Mega. Fajnie jakby Real jeszcze się obudził trochę na koniec spotkania, bo nie wygląda to na razie. I teraz Courtois ratuje Real przed 4-0 jak ostatnio z Barceloną. No 13 minut zostało i nie wygląda to na razie, a tylko Chelsea dalej dąży do tego, żeby jeszcze to podnieść. I dobrze. Niech mnie uciszają cały czas. Luta. Ale jak ja szanuję to, że żadna drużyna autobusu nie stawia, tylko jadą, cały czas chcą. To jest najpiękniejsze w piłce. Jeszcze w dogrywce Chelsea miała dwie groźne sytuacje, ale kończy się dogrywką. Realu nie można lekceważyć w żadnym calu, bo to jest drużyna, która może grać słabiej, może mieć gorsze momenty, ale w każdym momencie może odpalić również. No i mamy dogrywkę i może się tu wydarzyć w tym meczu kompletnie wszystko, więc my dzisiaj spędzamy 24 godziny na Santiago Bernabeu. Dogrywka, potem kardę, potem jeszcze after, wszystko i... No tutaj w takim towarzystwie, w takich okolicznościach to jak najbardziej można spędzać czas, ale takie tempo się narzuciło, że ja mam po prostu mieszankę taką w głowie, co tu się dzieje wszystkiego, że nie wyrabia. Tak jak mówiłem, takich drużyn się nie lekceważy, jest 2-3, w ten moment Real awansuje, ale jest jeszcze trochę czasu, a ten mecz pokazuje, że wszystko się tutaj może zdarzyć. Ostatnie 15 minut dla Chelsea na reakcję. Kurde, zasłużyli, naprawdę dobrze grali w tym meczu. I karne dla widza. Widz by się nie obraził, jakby karne były, nie? Miała Chelsea teraz szansę odpowiedzieć, ale Courtois spisał się no idealnie. Chelsea w dogrywce 2-3, naprawdę praktycznie 100% sytuacja, ale nie udało im się tego wyciągnąć, nie wiem jakim cudem i to Real awansuje. Oni zawsze znajdą sposób, dlatego nie wolno nigdy lekceważyć, ale to co się działo, tyle akcji, emocji, wszystkiego, że
dajcie to przetworzyć, bo masakra. Co tam się dzieje za emocje? Zabawię się w YouTube. Dobra widzowie, jesteśmy po meczu, jestem w głębokim szoku, schodzi ze mnie cała adrenalina, która tam się działa. Pierwsza połowa to była trochę stypa, nie spodziewałem się, że takie mecze się z tego zrobi. Co chwilę bramki, akcje w jedną, w drugą. Ja tutaj kamera, tutaj stories na Instagrama wrzucałem, tutaj rozmawiamy. Po prostu wszystko się działo, do tego wiecie, ten VIP się trafił i nie wiedziałem, że to będzie VIP. Ja nie byłem codziennie w takich miejscach, więc też byłem tam skrępowany trochę, wiecie jak to jest, tutaj kawior podają, a ja kurde, schabowego nieba, nie wiedziałem co mam zrobić. Ale poradziliśmy sobie z tą sytuacją, przyjechaliśmy tu, obejrzeliśmy Real, kurde. I widzicie, no... Trzeba czerpać, ryzykować, próbować. Trochę się bałem, że się ten mecz nie uda, a tu pięknie wyszło. Nie sądziłem nigdy, że gra Chelsea będzie mi się podobać. No widzicie, Real to jest drużyna, która może być w najgorszym dołku grać piach, ale oni zawsze, no po prostu mają tak klasowych piłkarzy, że nawet w gorszym momencie mają takie prześwity, które potrafią im wygrać mecze, zrobić awans. I znowu Real jest wysoko i znowu będzie się biło wygranie Ligi Mistrzów. No to jest fenomen takich drużyn. I naprawdę się cieszę i cieszę się, że Madryt dzisiaj wygrał. Może typerem nie jestem najlepszym, ale wygrana Madrytu sprawia, że będziemy szli przez miasto i cieszyli się z wszystkimi ludźmi, bo tutaj wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, bawią się. Więc my to kontynuujemy. A ja wam dziękuję, bo to wszystko, co tu się dzieje, to za każdym razem ja mam wrażenie, że już mi nic nie czeka, a tu cały czas się coś dzieje nowego, więc podtrzymujmy to ile się da.